Co możemy odczytać, patrząc na las? Często wydaje się nam, że las to taka zbieranina drzew, jakaś wielka zielona masa. Patrząc na krajobraz, nawet ten za moimi plecami, widzimy zieloną przestrzeń, diagnozujemy ją jako las. Ale co jeszcze może nam to miejsce powiedzieć? Na jakie cechy możemy zwrócić uwagę, żeby odczytać pewne informacje o tym, co to za miejsce i jak długo tutaj funkcjonuje jako właśnie takie zbiorowisko. Czasem potrzeba przyglądać się uważnie miejscu, w którym jesteśmy. Oczywiście możemy zrobić to na różne sposoby, a ja polecam Wam dzisiaj bardzo prosty sposób, który pozwoli nam z dużej przestrzeni wyodrębnić sobie niewielkie szczegóły właśnie w taki sposób, żebyśmy mogli przyglądać się pojedynczym gatunkom drzew. Ja tutaj mam przygotowany specjalnie do tego celu aparat z dziurką, ale każda rzecz, która posiada w środku otwór, nawet zrobiona z własnych dłoni, będzie nam bardzo przydatna. Spróbujmy przyglądnąć się lasowi, temu, który jest z przodu i temu, który jest na drugim tle, za pomocą tego urządzenia. Kiedy przyglądamy się uważnie, dostrzeżemy, że różne drzewa, nawet z dużej odległości, wyglądają różnie, mają różne kolory, ich korony układają się w różny sposób. Kiedy wyłowimy poszczególne gatunki, możemy odczytać historię tego miejsca. W tym momencie jeszcze widać różnicę między drzewami iglastymi i liściastymi. To jest głównie różnica w kolorze. Ale kiedy zobaczymy na granicę łąki i lasu, to zobaczymy, że tutaj mamy dużo większą różnorodność gatunków niż w tle. Kiedy zobaczymy gatunki tak zwane lekko nasienne, czyli te, które mają bardzo lekkie nasiona, a dzięki temu pięknie roznoszą się z wiatrem, to możemy się domyślić, że są to gatunki, które jako pierwsze wkroczyły na otwarty teren i jeszcze kilkanaście lat temu nie było tutaj lasu. Takimi gatunkami są na przykład olsze albo brzozy, które widzimy także tutaj i odczytujemy z tego miejsca, że one dopiero zaczynają wkraczać na teren, który jeszcze nie tak dawno zupełnie nie miał nic wspólnego z lasem. Do tego, aby odczytać historię lasu i historię terenu, w którym jesteśmy, za pomocą aparatu bądź tego niewielkiego urządzenia z otworem, posłuży Wam specjalna checklista, którą znajdziecie w materiałach dołączonych do tego filmu.